Dawid, ta pierwsza połowa z mistrzem kraju Industrią Kielce, ona wlała w was optymizm, że jesteście w stanie nawiązać, skoro jesteście w stanie nawiązać równą walkę przez chociażby jedną połowę z mistrzem kraju, to że z innymi przeciwnikami można spokojnie wrócić na zwycięską ścieżkę? Na pewno jest to dla nas dobry materiał szkoleniowy. Chcieliśmy zmazać plamę po meczu w Ostrowie. No i naprawdę można wyciągnąć dużo pozytywów, przynajmniej z tej pierwszej połowy. Szkoda, że nie udało się dowieść prowadzenia chociaż do końca tej pierwszej połowy, tylko gdzieś tam zdarzyło nam się pod koniec kilka prostych błędów. No i dostaliśmy bodajże 4 lub 5 kontr z rzędu, no i Vive zaczęły odjeżdżać. Czego tak naprawdę zabrakło wam w tej drugiej połowie, żeby przynajmniej trzymać się rywala, powiedzmy na 2-3 bramki różnicy? No myślę, że po prostu mniej błędów popełnić, to było kluczem do sukcesu, no bo Kielce jednak wykorzystują wszystkie okazje, jak właśnie strata piłki, czy gdzieś tam proste piłki, które oddajemy bramkarzowi, no i wypuszczają szybkie kontrataki, no i tym potem nas dobili. Dawid, otwiera się przed wami szansa, by zmierzyć się po raz trzeci z Gwardią Opole, tym razem w ćwierćfinale Pucharu Polski. Powiedz, po tych dwóch spotkaniach, pierwszym przegranym w Puławach, tym drugim w rundzie rewanżowej, przegranym po rzutach karnych, jakie wnioski ty byś wyciągnął dla zespołu, żeby móc osiągnąć korzystny wynik w spotkaniu już w Opolu o półfinał Pucharu Polski? No tak jak się mówi, do trzech razy sztuka. No na pewno będziemy chcieli, tak jak przynajmniej w pierwszej połowie z Kielcami, zagrać skoncentrowani, jak najmniej błędów popełnić, no bo to też nas zabiło w Opolu. I też w pierwszym meczu, jak graliśmy tutaj z Gwardią u siebie, że popełniliśmy bardzo dużo błędów i potem musieliśmy gonić wynik. Akurat w pierwszym spotkaniu to my prowadziliśmy i to Gwardia nas dogoniła, ale potem już w Opolu to rywal odjechał i my musieliśmy gonić przez całe spotkanie. No niestety zabrakło, można powiedzieć, jakby spotkanie trwało 5 minut dłużej, to może akurat coś jeszcze by się udało wywieźć, a tak to przegraliśmy po karnych. No i mam nadzieję, że teraz wygramy, bo będziemy bardzo zdeterminowani, żeby awansować do półfinału Pucharu Polski. Czy żywiołowy doping, który jest w Stegu Arenie w Opolu, on w jakiś sposób działa również na was? Czy da się to wyłączyć się w takim spotkaniu z tego dopingu, żeby spokojnie realizować swoje założenie? No wiadomo, że zawsze koncentrujesz się tylko na meczu, ale na przykład mi taki doping pomaga. Jak jest pełna hala, to nawet jeśli to jest doping, który niesie rywali, to ja też lubię grać przy takich pełnych halach i na przykład na mnie działa to motywująco. Zawsze fajnie się gra, gdy atmosfera dopisuje na hali i jest dużo osób. Jeszcze jedno pytanie. Wczoraj Arek Morito powiedział, że z zespołu Azotów odeszło kilku kluczowych zawodników, przyszli nowi i potrzebujecie tak naprawdę też jeszcze czasu, żeby skomponować się jako drużyna. Ty zgadzasz się z tymi słowami? No też trochę czasu już minęło od początku sezonu, no ale też jesteśmy trapieni trochę kontuzjami w tym sezonie i to też nie pomaga w zgrywaniu się i tym, że jest mniejsza rotacja w zespole. No ale fakt, że doszło do dużej przebudowy, no i wiadomo, że gdybyśmy byli w pełnym składzie, na pewno by ta gra wyglądała zupełnie inaczej. Jakie zatem Azoty zobaczymy w Opolu? Na pewno walczące i mam nadzieję, że skoncentrowane od pierwszej minuty do ostatniej. Janek, to wczorajsze spotkanie, o ile pierwsza połowa mogła wlać dużo optymizmu, bo walczyliście jak równy z równym z mistrzem kraju, tak w drugiej pojawiły się już błędy i nie da się ukryć, że 10-bramkowa porażka to pewnie zbyt wysoka dla was ona była. No tak, zgadza się. No, jednak zawsze z tymi najlepszymi drużynami chce się wygrać, chce się im udowodnić. No tak jak mówisz, no, w drugiej połowie jednak niestety nie udało nam się dotrzymać kroku mistrzowi Polski. No myślę, że dowiodła skuteczność nasza w ataku. No i to i tyle. No. Teraz przed wami kolejne spotkanie już w tym roku z Gwardią Opole. Pierwsze spotkanie w Puławach przegraliście, drugie przegraliście po rzutach karnych. Powiedz, w jaki sposób planujecie się przygotować do tego spotkania, aby już pojechać do Opola i przywieźć awans do półfinału Pucharu Polski? No uważam, że właśnie po dwóch porażkach już tutaj nam nie trzeba dużo motywacji. Nie potrzebujemy dużo motywacji jakiejś zewnętrznej i uważam, że po prostu już
sami w sobie mamy na tyle charakteru i chcemy coś udowodnić sobie, nawet nie kibicom czy komuś, oczywiście też, jak przede wszystkim myślę, że kibicom, ale teraz jak najbardziej sobie, że jednak jesteśmy w stanie wygrać z Opolem i że to zrobimy. Jakie zatem azoty musimy zobaczyć w Opolu? Myślę, że skuteczne, twarde w obronie i myślę, że jak w pierwszej połowie z meczu z Vive. Dzięki serdecznie. Dzięki.